Panie burmistrzu, Chełmiec powrócił do gminy Sztawno-Zdrój. Tak, nie mówię tego z tą informacją, którą muszę przekazać, bo w cudzysłowie to próba odzyskania Chełmca, bo Chełmiec, szczyt góry Chełmiec zawsze należał do Sztawno-Zdroju, natomiast był w umowie użytkowania i tą umowę realizował Europejskie Centrum Rady Komunikacji Amatorskiej. Natomiast przez wiele lat, a szczególnie przez ostatnie lata, Europejskie Centrum nie w pełni realizowało obowiązki wynikające z umowy. Bardzo dużo było informacji, że jest nieporządek, że szczyt góry Chełmiec i obieg nie jest udostępniony dla turystów. W związku z tym postanowiłem na początku kadencji, po sprawdzeniu realizacji tej umowy, wystąpić o odzyskanie. Próby polubowne nie przyniosły rezultatu. Musieliśmy na drodze postępowania sądowego. To postępowanie, w związku z tym, że trzeba było opinię rzeczoznawców, zakończyło się wyrokiem pozytywnym dla gminy już w marcu. W tym roku, w połowie marca, wyrok się uprawomocnił 14 maja. Próbowaliśmy polubownie dalej odzyskać od Europejskiego Centrum Szczyt Góry Chełmiec, rozwiązać tą umowę. Nie udało się tego zrobić i z pomocą komornika, na czym ubolewam, bo można przecież różne rzeczy załatwiać, to jest jednak mienie publiczne i dziwię się, że Europejskie Centrum dopiero poprzez komornika oddało nam szczyt góry Chełmiec, ale 28 komornik przekazał nam szczyt góry Chełmiec i zapraszam mieszkańców na ten weekend, bo chcemy udostępnić wieżę i szczyt góry Chełmiec, próbujemy tam już pierwsze sprawy porządkowe wykonać na szczycie góry Chełmiec, tak żeby turyści i mieszkańcy, którzy korzystają z tych pieszych wycieczek i ukierunkowani są na górę Chełmiec, żeby mogli podziwiać i porządek, i podziwiać widoki z góry Chełmiec, bo tereny mamy bardzo piękne i warto z tego skorzystać. Ufam, że będzie po przejęciu już fizycznym, tak jak to jest, bo przygotowujemy również koncepcję zagospodarowania szczytu góry Chełmiec, to myślę, że ten wizerunek zmieni się i już żadnych uwag dotyczących porządków, utrudnień skorzystania z tej wieży nie będzie, albo będą to bardzo sporadyczne, bo nie zawsze wszystko można zrobić w życiu idealnie.